Kraków jednoczy się dla WOŚP i my mamy dla Was coś wyjątkowego. Zostań reporterem telewizji Kraków.pl na jeden dzień i spędź go w towarzystwie naszej ekipy. Interesujesz się szeroko pojętą tematyką miejską? Nie wyobrażasz sobie porannej kawy bez najnowszych informacji z naszego miasta? Jeżeli tak, ta aukcja jest idealna dla Ciebie. Tym razem poza czytaniem wiadomości będziesz mógł się przekonać, jak powstają newsy, które do Ciebie trafiają. Weź mikrofon w rękę, przygotuj ciekawe pytania i chodź z nami w miasto. Zapraszamy do licytacji. Zapraszamy wszystkich serdecznie na rekonstrukcyjną Orkiestrę Świątecznej Pomocy do Barbakanu. Stałym elementem krakowskiej orkiestry jest motoorkiestra, czyli impreza motoryzacyjna, będzie głośno, będzie bardzo szybko, ostra jazda. Szereg wydarzeń mniejszych, od maratonu zumby poprzez imprezę w galeriach handlowych, pomniejsze koncerty, pomniejsze wydarzenia, oczywiście plenerowe happeningi. Będą kwestować także psy, morsy będą przeciągać smoka przez Wisłę, no i oczywiście tradycyjnie odbędzie się także bieg Wielkich Serc. To jest idealna kopia dzwonu Zygmunta. Zgłosiło się do nas kilka podmiotów, które chciałyby kupić tą replikę. Wyszliśmy z założenia, że najlepiej będzie, jak damy na licytacji. Fragment Szkieletora ostatnio był, który bardzo ładnie poszedł. Była trąbka Hejnalisty, była koszulka Mistrzów Świata w siatkówce z biletami na finał. Była, z tego co pamiętam, jakaś suknia Bachledy Curusz, w której występowała w reklamie Krakowa. Czopka była. Więc to takie wszystko związane zawsze z Krakowem. To jest to coś, co nie tylko pomaga w ratowaniu życia i zdrowia ludzi od wielu lat, ale jest to coś, co jest zawsze perfekcyjnie rozliczane. Jest zawsze dawany sygnał, że ten sprzęt jest kupiony z tej orkiestry, a orkiestra się po pewnym czasie zawsze rozlicza z tego, co kupiła. Do Kliniki Zabawek już Was kiedyś zapraszałam, natomiast jest to miejsce tak wyjątkowe i nietuzinkowe, że można tutaj przychodzić po wielokroć i nigdy nie będziecie się tutaj nudzić. Tak samo jak dziś, kiedy możecie wykonać sobie archiwalne zdjęcie z prawdziwymi, zabytkowymi zabawkami albo w pokoju obok zrobić swoją własną ekologiczną zabawkę. A więcej szczegółów znajdziecie na profilach facebookowych Kliniki Zabawek. Więc to, że robią własne ekologiczne zabawki, że zyskują świadomość, że zabawkę można zrobić, nie kupować, tylko z przedmiotów z recyklingu autentycznego uzyskać materiały do zrobienia zabawek, jest to niezwykle ważne. Natomiast to, że dowiedzą się, że zabawkę uszkodzoną można też naprawić, zamiast ją od razu wyrzucić i kupować nową od razu, to też jest niezwykle ważne. Te dziwne narzędzia, dziwne technologie zaskakują często dzieciaki. Muzeum Zabawek planuje pokazywać bardzo ważne, istotne tematy, takie jak na przykład ekologia, czy chociażby polityka, gender, czy sprawy równościowe, ale nie w taki prostolinijny sposób, tylko właśnie w miękki. I to jest też nasz wielki atut, że możemy kształtować gusty, możemy wyrabiać opinie, możemy pomagać dojść do pewnych wniosków właśnie poprzez mówienie w taki miękki, przyjemny sposób, ale o bardzo ważnych, istotnych tematach. Kolejna dyscyplina na sportowej mapie Krakowa. Tym razem dzięki krakowskiemu klubowi karlingowemu możecie sami spróbować tej dyscypliny. A gdzie? W Tauron Arenie Kraków na parkingu. Pracownicy chętnie Wam wytłumaczą, pomogą oraz pokażą, na czym polega właśnie ta dyscyplina. Ja już spróbowałam, teraz kolej na Was. W
spodziewaliśmy się na początku, że będzie pewien taki okres rozpędu, ale tego okresu praktycznie nie ma. Od początku tor cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Na ten moment przede wszystkim gościmy grupy nieformalne, grupy przyjaciół, grupy rodzinne. Przypuszczamy, że będzie to trochę więcej dzieci i młodzieży, a docelowo też będą to grupy na przykład firmowe, wyjścia integracyjne i różne takie wyjścia, spotkania, formy zabawy. To można powiedzieć półprofesjonalne rozgrywki, bo nie mamy zawodowych karlerów jeszcze w Polsce, ale mamy jak najbardziej kluby, mamy stowarzyszenia, drużyny i rzeczywiście te rozgrywki będą, a właściwie już są, bo rozpoczęliśmy 11. edycję Ligi KKC, udział bierze 12 drużyn, więc te rozgrywki potrwają przez miesiąc. Węże, pająki, jaszczurki, kameleony to jedne z licznych zwierząt, które mogli zobaczyć goście krakowskich targów terrorystycznych, które odbyły się w ubiegły weekend w naszym mieście. Mieszkańcy mogli tutaj również zakupić wyposażenie do swoich terariów czy akwariów.